Dzień dobry, w tym magazynie Po prostu Wschód spojrzymy na stan ukraińskiej armii. Zastanowimy się, jak to możliwe, że białoruskie służby zatrzymują w Moskwie oponentów reżimu. Przyjrzymy się też energetyce wodorowej i jej rozwojowi w Niemczech, Rosji i na Ukrainie. Wszystkim serdecznie dziękuję za wsparcie dla moich podcastów w tym tygodniu, szczególnie Piotrowi, Agnieszce oraz Joannie. Jeśli ktoś chce to jeszcze zrobić, może wejść na Zrzutkę lub Patronite i wpisać Po prostu Wschód. Z góry dziękuję. Zaczynamy tradycyjnie od podsumowania tygodnia. Waszyngton nałożył na Rosję kolejne sankcje w związku z ingerencją Moskwy w amerykańskie wybory, ataki hakerskie na agencje rządowe oraz wyznaczanie przez Kreml nagród za ataki na żołnierzy amerykańskich w Afganistanie. Jest to także reakcja na próbę otrucia opozycjonisty Aleksieja Nawalnego. Sankcje personalne wprowadzono wobec 32 osób zamieszanych w próby ingerowania w amerykańskie wybory w zeszłym roku. Restrykcjami objęto 6 firm, które miały pomagać przy atakach hakerskich. Na czarnej liście znalazło się też 8 osób związanych z okupacją Krymu przez Rosję. Wydalono z Waszyngtonu 10 rosyjskich dyplomatów. Moskwa odpowiedziała wysłaniem 10 amerykańskich dyplomatów oraz m.in. wpisała na listę sankcyjną 8 amerykańskich urzędników. Rosja od 24 kwietnia do końca października zamknie część Morza Czarnego dla żeglugi okrętów wojskowych i jednostek obcych państw. Chodzi o rejony u wybrzeży Krymu, zabranego przez Rosję Ukrainie w 2014 roku. Taka decyzja oburzyła Kijów. Ma być także przedmiotem rozmów na forum Unii Europejskiej. Federacja Rodzin Katyńskich zaapelowała do polskich władz o działania w obronie nekropolii katyńskich i upamiętnień na terenie Rosji. List został wystosowany w związku z obchodzonym we wtorek, 13 kwietnia, Dniem Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Chodzi m.in. o incydent w Twerze, gdzie zniszczono upamiętnienie polskich ofiar NKWD. W piątek, 16 kwietnia, 48. urodziny obchodził Andrzej Poczobut. Działacz Związku Polaków na Białorusi i dziennikarz przebywa w mińskim areszcie od 25 marca. Przez białoruski reżim jest oskarżany o podżeganie do nienawiści na tle narodowościowym i rehabilitację faszyzmu. Podobnie jak prezes Związku Polaków Angelika Borys oraz działaczki Irena Biernacka i Maria Tiszkowska. Grozi im od 5 do 12 lat więzienia. Zaczynam mój podcast znów od Ukrainy, podobnie jak tydzień temu, ponieważ sytuacja wokół tego kraju nadal pozostaje napięta w związku z koncentracją wojsk rosyjskich przy granicach Ukrainy i na terytorium okupowanego Krymu. Tym razem spojrzymy na to z perspektywy czysto wojskowej. Moim gościem jest Juliusz Sabak z portalu Defense24. Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałbym, żebyśmy przyjrzeli się stanowi ukraińskiej armii, ponieważ we wcześniejszych podcastach mówiłem o armii rosyjskiej, także o armii białoruskiej współpracującej z rosyjską. I pamiętam 2014 rok, wtedy było pospolite ruszenie na Ukrainie. Żołnierze chodzili w różnych mundurach, funkcjonowali głównie dzięki wolontariuszom. Wydaje się, że udało się zmienić dużo od tego czasu. Czy może się mylę, czy są to tylko pozory? No to sytuacja jest bardzo skomplikowana, jeśli chodzi o Ukrainę. No z jednej strony zmieniło się bardzo dużo i intensywnie na przykład jest modernizowany sprzęt. Przede wszystkim no mówi się o czołgach, ale to jest też kwestia na przykład łączności, która już nie jest tak łatwo penetrowalna przez rosyjskie systemy, bo to są na przykład radiostacje dostarczane ze Stanów Zjednoczonych, takie zgodne już ze standardami NATO, więc zdecydowanie bezpieczniejsze, bo no może warto przypomnieć, że w tej pierwszej fazie konfliktu najskuteczniejszą łącznością była łączność za pomocą telefonów komórkowych, co oczywiście nie gwarantowało żadnego poziomu zabezpieczenia przed podsłuchem ze strony rosyjskich służb. Ja przepraszam, tutaj przerwę, bo była sytuacja też bardzo ciekawa w czasie zajmowania Krymu. To jest pokazany ten motyw w ukraińskim filmie Czerkasy,
gdzie rozmawiano za pomocą gry czołgi. Tam jest czat i tam się można komunikować, i wtedy Ukraińcy uznali, że to jest bardziej zabezpieczone od ich normalnych radiostacji. No rzeczywiście, jeśli chodzi o takie różne programy służące do komunikowania się przez internet, one na pewno były skuteczniejsze niż wojskowe radiostacje działające dokładnie na tych samych częstotliwościach, co sprzęt rosyjski. Natomiast, no tak jak mówię, ta sytuacja w tej chwili się zmienia i Ukraińcy myślę, że dość dobrze przyswoili te lekcje z konfliktu. No tak to jest niestety, że takim najsilniejszym impulsem do jakichkolwiek zmian na lepsze, no jest po prostu wojna i realne sytuacje. Więc na poziomie sprzętu dużo się zmienia, nie za szybko. W wielu tematach nadal są duże braki. Zaczęto też na przykład produkować amunicję na miejscu w tych, że tak powiem, rodzajach uzbrojenia, w których ona wcześniej nie powstawała. No, pojawiły się też nowe zupełnie systemy uzbrojenia, takim flagowym produktem ukraińskim, którym Ukraina się chwali, nawet w ostatnim czasie podpisała umowę eksportową, to jest system rakietowy Wilha, który no, przerabia te rosyjskie 300-milimetrowe wyrzutnie rakiet niekierowanych w wyrzutnie pocisków precyzyjnie trafiających w cel z odległości nawet do 120 kilometrów, więc to są znaczące zmiany, ale oczywiście takiego nowoczesnego sprzętu jest relatywnie mało. A gdzie tu jest problem? Czy to jest problem taki, że Ukraińcy nie mają pieniędzy na kupowanie tego sprzętu? Czy na przykład zachodni partnerzy nie są tak skłonni do sprzedawania tego sprzętu? Oj, tutaj wchodzi wiele kwestii. Po pierwsze, oczywiście taki zachodni sprzęt jest drogi. Najwięcej tego sprzętu, no nie w kategorii uzbrojenia, ale w kategorii różnych rodzajów właśnie takiego wyposażenia dodatkowego od radiostacji przez radary, na przykład artyleryjskie, pozwalające wykryć skąd przeciwnik strzela, po kamizelki, hełmy, to oczywiście jest pomoc amerykańska i ona jest bardzo duża. Ona też w ostatnich latach objęła takie bardziej ofensywne, nazwijmy to, rodzaje uzbrojenia, chociażby słynne pociski przeciwpancerne Javelin, których oczywiście jest niewielka ilość, ale one mocno działają na tym poziomie takim psychologicznym i politycznym. To był bardzo istotny rodzaj uzbrojenia, który dostarczono ze Stanów Zjednoczonych. Ale też Ukraina bardzo dużo sprzętu uzbrojenia produkuje na miejscu. Tylko oczywiście z jednej strony to jest kwestia pieniędzy, z drugiej możliwości, no a z trzeciej takich typowych problemów wielu państw w regionie Europy Środkowej, czyli najróżniejszych problemów administracyjnych, biurokracji, korupcji, tego wszystkiego, co nęka takie państwa szczególnie mocno, nazwijmy to, przesiąknięte systemem oligarchicznym, jak właśnie Ukraina. Pan tutaj pisał na Defense 24 o artykule, w którym zasugerowano możliwość sprzedaży Ukrainie sprzętu wojskowego już właściwie nieużywanego przez armię amerykańską. Chodziło o samoloty. Czy to jest realne i czy to nie jest tak, że Ukraina staje się takim miejscem, gdzie można właśnie zbyć ten sprzęt, którego się już nie używa, który jest w jakimś stopniu przestarzały? To jest dobre pytanie, bo na Ukrainę w ramach pomocy od państw zachodnich trafiły też różnego rodzaju takie, nazwijmy je umownie, szroty, czyli rzeczy, które już nie były zupełnie potrzebne i można się było ich w ten sposób pozbyć taniej niż je gdzieś likwidując na miejscu. Natomiast jeśli chodzi o samoloty, to sprawa jest w ogóle bardzo skomplikowana, ponieważ no, to nie jest zaskoczeniem, całe ukraińskie lotnictwo korzysta ze sprzętu pamiętającego jeszcze czasy Związku Radzieckiego, który ten sprzęt również w ostatnich latach był modernizowany, no ale problemem są jak zwykle części. No, z przyczyn obiektywnych Rosja części, które nie powstają na Ukrainie i Ukraina nie ma odpowiednich technologii, żeby je produkować, no, nie są dostarczane z Rosji, nie będą. W związku z tym systematycznie ten sprzęt będzie tracił możliwość działania. I tutaj no, pojawiają się różne pomysły. Z jednej strony Ukraina zadeklarowała, że chce kupić nowoczesne samoloty.
bo jak wyliczono do roku 2030, to większość sprzętu latającego przestanie się nadawać. Chodzi tu przede wszystkim o samoloty bojowe, myśliwce, bombowce. Więc to jest bardzo istotny, ale ogromnie kosztowny kierunek modernizacyjny. No dlatego rozważane są inne pomysły. Rzeczywiście jednym z takich projektów, czy też propozycji jeszcze nieoficjalnej, tylko rzuconą, takim pomysłem rzuconym przez jednego z ekspertów amerykańskich, było, żeby przekazać na Ukrainę sprzęt, samoloty, które w tej chwili no, nie są eksploatowane przez amerykańskie lotnictwo i no, stoją na takim, powiedzmy, magazynie na pustyni. To jest, tak nawiązując do polskich tematów, ten sam magazyn, z którego my właśnie pobierzemy sobie 5 samolotów transportowych Herkules. Tam trafia no, w takie pustynne, ciepłe, bezpieczne, niekorozyjne warunki, mnóstwo sprzętu, ale czasami no, relatywnie nowoczesnego, czy też niezbyt przestarzałego, natomiast takiego, który został już zastąpiony w amerykańskim lotnictwie przez samoloty nowocześniejsze. Kwestia współpracy z Polską, ponieważ dużo się mówiło o tym, był pomysł na wspólny helikopter. Te zakłady Motor Sich na Ukrainie, one teraz no, przeżywają chyba dość duże problemy. One miały być sprzedane Chińczykom pod naciskiem Stanów Zjednoczonych. Ta sprzedaż, ta umowa została unieważniona, ale jak to wygląda? Czy tutaj polscy producenci, czy polskie firmy się w jakimś stopniu liczą na tym rynku ukraińskim? Polskie firmy rzeczywiście weszły na ten rynek ukraiński i część firm tam oferuje swój sprzęt. Zresztą to są takie, powiedziałbym, kierunki współpracy, które były już wcześniej realizowane, bo co prawda nie w tak ambitnych projektach jak produkcja śmigłowca, która no, myślę, że była takim troszkę mitycznym projektem, bardzo, bardzo spektakularnym i mało prawdopodobnym. Natomiast Ukraina kupuje chociażby noktowizory w Polsce, jakieś nowoczesne rozwiązania związane z bezzałogowcami, z łącznością, których u siebie nie ma, a przede wszystkim, które spełniają standardy NATO, ponieważ takim kluczowym tematem, jeśli chodzi o ukraińskie siły zbrojne, jest to, że one aktualnie dążą do maksymalnej unifikacji i zgodności ze standardami NATO, no, licząc, że w przyszłości zostanie włączona jako kraj członkowski. Oczywiście ta perspektywa jest, no jest bardzo odległa na poziomie politycznym i organizacyjnym, natomiast no jest to coś, do czego Ukraina dąży, no podobnie jak kiedyś dążyła Polska. I żeby tak podsumować tę naszą rozmowę, jeżeli pan patrzy na te potencjały wojskowe Ukrainy i Rosji, czy w ogóle Ukraina ma jakiekolwiek szanse poza politycznymi, żeby obronić się militarnie przed ewentualną inwazją rosyjską? Oj, to jest pytanie z gatunku oczywistych, ale bardzo trudnych, bo oczywiście nie ma szans, jeśli Rosja rzuci wszystkie siły, nawet te, którymi dysponuje obecnie w pobliżu ukraińskich granic, bo no, w ostatnim czasie przerzucono tam siły liczone w dziesiątkach tysięcy żołnierzy i tysiącach sztuk czołgów, czy też innych rodzajów uzbrojenia. Natomiast no, pytanie, jaki byłby koszt takiego sukcesu i przede wszystkim czego Rosja by chciała, bo myślę, że z punktu widzenia Rosji Ukraina zamieszana w konflikt mniej lub bardziej wewnętrzny w takiej sytuacji, trochę jak Gruzja i Osetia, jest o wiele wygodniejsza na wielu płaszczyznach niż Ukraina, która zostałaby przez Rosję militarnie podbita. Z tym, że no, wszyscy sobie zdają sprawę, że ten konflikt wewnętrzny jest jednak i tak podgrzewany przez Rosję, prawda? Więc to jest. Ale oczywiście ten konflikt jest, ja myślę, że nie tyle podgrzewany, co on jest w dużym stopniu wygenerowany przez Rosję. Nawet jeśli wyjmiemy z tego konfliktu zajęcie Krymu, które no, dla Rosji z jednej strony jest ogromnym obciążeniem ekonomicznym i
politycznym, no ale z drugiej strony na poziomie strategicznym było bardzo istotne. Natomiast no, oczywistym jest, że ten konflikt, który trwa na wschodzie Ukrainy, on nie miałby szans trwać tak długo, gdyby nie intensywne wsparcie Rosji. Miejmy nadzieję, że Rosja jednak nie zdecyduje się na taki atak i rzeczywiście ten polityczny bilans będzie jakoś przemawiać do władz w Moskwie. Juliusz Sabak, portal Defense24, bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. W tym tygodniu w Moskwie białoruskie służby zatrzymały dwóch obywateli Białorusi, adwokata Jurasia Zankowicza oraz politologa Aleksandra Fiadutę. Na jakiej zasadzie służby z Mińska działają w Rosji? O to zapytam białoruskiego politologa doktora Pawła Usowa. Dzień dobry. Dzień dobry. Może najpierw wyjaśnimy, kim są zatrzymani i czym oni narazili się reżimowi Aleksandra Łukaszenki. Aleksander Fiadutę jest bardzo znanym publicystą i politycznym analitykiem, również politycznym technologiem. Brał udział w licznych kampaniach wyborczych również na początku, kiedy Aleksander Łukaszenka startował jako kandydat na prezydenta, wchodził w jego ekipę wyborczą i później również w ekipę rządzącą, później odszedł, a potem jak Łukaszenka już otrzymał całkowitą władzę w kraju, to pracował w różnych ekipach opozycyjnych, w tym Aleksandra Kazulina, Niklajewa. Nieraz był aresztowywany przez KGB, znajdował się w więzieniu, toczyły się przeciwko niemu różne sprawy, rozmaite kryminalne. W tej kampanii wyborczej raczej zachowywał dystans, ale zawsze był krytycznie nastawiony wobec Łukaszenko. I tak ogólnie, jeżeli analizować jego postawę, jego działalność, aktywność, oprócz tego, że pisał teksty analityczny, próbował w pewnym sensie wpływać na opinię publiczną. Ciężko nawet powiedzieć, czym mógł się narazić tym władzom, ponieważ sporo analityków, nawet znajdujących się na Białorusi, krytykują władzę i ten terror, który jest rozpętany w kraju. Co dotyczy Zienkowicza, to on jest nie tylko obywatelem Białorusi, ale również obywatelem Stanów Zjednoczonych. Wcześniej był aktywnym działaczem partii Białoruski Front Ludowy, wyemigrował do Stanów Zjednoczonych, ale cały czas próbował włączyć się w polityczne procesy na Białorusi i ostatnio opublikował na swoich stronach społecznych bardzo ostry, radykalny wpis, nawołując do stworzenia jednostek obywatelskich, które by broniły protestujących przed represjami i przed atakami ze strony bojowników władzy. I właśnie większość analityków sugeruje, że za ten wpis, za taką radykalną retorykę został aresztowany, dlatego żeby mógł być dołączony wraz z Fiadutą w ogólny proces sądowy nad tak zwanymi terrorystami białoruskimi, ponieważ obserwujemy proces, kiedy działalność polityczna jest przez władzę celowo tej działalności jest nadawany status ekstremizmu politycznego i nawet terroryzmu. I wiemy, że na liście Komitetu Bezpieczeństwa Państwowego są sporo znanych działaczy politycznych, w tym Cichanowska, Latuszka, które są oskarżane o prowadzenie działalności terrorystycznej. Moim zdaniem to będzie niedługo, będziemy mieli proces sądowy nad terrorystami w takich ideologicznych celach: zastraszanie społeczeństwa, wzmocnienie represji politycznych. Ale jak ja rozumiem, to chodzi o to, że miałby być jeden proces zbiorowy takich ludzi, tak? Oni by mieli wszyscy siedzieć na ławce oskarżonych, tak myślą władze w Mińsku. Myślę, że władze fabrykują ten proces, być może do niego jeszcze może być dołączony i Awtuchowicz, który już kilka miesięcy jest w areszcie KGB i właśnie przeciwko niemu wystawione są oskarżenia o to, że przygotowywał akcje terrorystyczne, wraz z nim jeszcze 14 innych osób. Być może to będzie dodatkowy proces. Bardzo ciężko powiedzieć, jak dokładnie będzie wyglądała ta procedura, ponieważ władze wymyślają jakieś nowe sprawy, fabrykują nowe sprawy na co dzień. Do tego może być dołączone nawet ci obywateli, aktywiści, którzy już od dawna się znajdują w więzieniach. Maria Kaleśnikowa, Znak, przecież oni też są oskarżani o próbę antykonstytucyjnego przewrotu, na zamach stanu, także to może być
połączona w jedną dużą sprawę, którą mogą być uwikłane rozmaite organizacje na Zachodzie, czy nawet w Rosji, ale to już nie będzie miało wielkiego znaczenia, ponieważ tak jasne, że to jest sprawy sfabrykowane. Wcześniej były przypadki zatrzymań Białorusinów, którzy szukali schronienia w Rosji, ale robiły to rosyjskie służby, teraz zrobiły to białoruskie. Na jakiej zasadzie w ogóle one mogą działać na terytorium Rosji? Czy to tutaj chodzi o to, że to jest państwo związkowe? Bo generalnie trochę to wygląda na taki pokaz siły, prawda? No, można to było zrobić rękami Rosjan, można to było w ogóle zrobić na terytorium Białorusi. Zrobiono to jednak w Rosji. Ja myślę, że to była wspólna operacja służb białoruskich i służb rosyjskich. Trzeba wspomnieć, że są traktaty, wspólne traktaty o przeciwdziałaniu terroryzmowi na obszarze państwa związkowego i nawet wspólnoty państw niepodległych. Jeżeli mówić dokładnie o tej sprawie, to na pewno to była pokazowa sprawa, pokazowa akcja służb specjalnych białoruskich i rosyjskich, ponieważ wątpię, że bez zaangażowania strony rosyjskiej, przynajmniej zgody ze strony władz, ta operacja mogła być przeprowadzona samodzielnie przez służby białoruskie. To również miałoby pokazać, że Rosja będzie wspierać reżim, że będzie prowadzić akcje związane z tłumieniem ośrodków opozycyjnych, przynajmniej w Rosji. I również ta akcja psychologicznie, akcja zastraszenie jest skierowana w stosunku do wszystkich ośrodków opozycyjnych znajdujących się za granicą, nie tylko w Rosji, ale również w Polsce i na Litwie. Rzecz jasna, że przeprowadzić takie akcje, zatrzymanie i wykradanie ludzi z terytorium Polski czy Litwy, to zbyt komplikowane, ale Białoruś przy pomocy Rosji może pójść w ślady tych akcji zastraszania, które były przeprowadzane w stosunku do Litwinienko i Skripali. W dniu dzisiejszym mówimy o absolutnie nieadekwatnej polityce Aleksandra Łukaszenka, który może stosować wszelkie metody dla tego, żeby się rozprawić ze swoimi politycznymi oponentami, i akcja w Moskwie miała być takim przykładem. Czy tutaj nie chodziło o to, żeby jednak opozycja mimo wszystko wybierała wyjazdy, ucieczkę do krajów zachodnich, bo tym samym jest, od razu pojawia się etykieta, że są to marionetki Zachodu, a chyba właśnie i Moskwie, i Białorusi zależy na tym, i Mińskowi zależy na tym, żeby właśnie tak pokazywać opozycję jako marionetki Zachodu. To jest też prawda, że to jest jedno z takich ideologicznych chwytów propagandowych, ale jeżeli chodzi o ucieczkę, to też jest bardzo ważne pod tym względem, ponieważ Moskwa i Rosja były takim korytarzem ucieczki przed wyjazdem na Zachód, i bardzo dużo byłych aktywistów antylukaszenkowskich znajdowało na początku schronienie w Moskwie, bo było łatwiej wyjechać, nie było kontroli granicznej, i na przykład Moskwa była takim punktem tranzytu. Najpierw wyjeżdżali do Moskwy, później z Moskwy wylatywały tam do krajów zachodnich, a teraz przez te represje władze białoruskie i rzecz jasna władze rosyjskie podkreślili, że już ten korytarz bezpieczeństwa czy tranzyt jest całkowicie paraliżowany, że teraz Białorusini uciekający od reżimu nie mogą być pewni, nie mogą się czuć pewnie i bezpiecznie w Moskwie, ponieważ będą tam prześladowani przez władze białoruskie wraz z władzami rosyjskimi, czyli to też jest bardzo ważnym pod względem tego, że Białoruś próbuje izolować społeczeństwo właśnie w okresie tych akcji, działań terrorystycznych od całego świata. No, po prostu ograniczyć możliwość ucieczki dla tych, kto jeszcze walczy na Białorusi, bo wiemy, że bezpośrednio wyjechać na Zachód się nie da. W dniu dzisiejszym granice są zamknięte. Jedyna możliwość to samolotem, ale to też bardzo ciężko, ponieważ w trakcie odprawy może osoba być zatrzymana. Jest jeszcze jedna kwestia niezwiązana bezpośrednio z tym tematem naszej rozmowy, bo Aleksandr Łukaszenka znów rozmawiał z prezydentem Władimirem Putinem, w tym o sytuacji międzynarodowej. I pojawiła się także informacja w tym tygodniu, że już latem rosyjskie i białoruskie siły powietrzne rozpoczną dyżury bojowe na terytorium Białorusi. W Kijowie są obawy o uderzenie ze strony Białorusi na Ukrainę. Czy pana zdaniem
To jest możliwe. Czy Aleksandr Łukaszenka w swoim oddaniu Moskwie poszedłby tak daleko? Jeżeli Rosja się zdecyduje na atak w stosunku do Ukrainy, jeżeli jest gotowa do rozwiązania wojny, otwartej wojny, to rzeczywiście Białoruś będzie wykorzystywane, czy się Łukaszenka zgodzi, czy nie, to już nie będzie miało żadnego znaczenia. Białoruś będzie po prostu okupowana przez Rosję, ponieważ strategicznie to będzie bardzo ważny placdarm. Także rzeczywiście, jeżeli wojna się zacznie, otwarta wojna się zacznie, to Białoruś będzie jeszcze jednym kierunkiem, którego Ukraina będzie atakowana. No z tym, że Aleksandr Łukaszenka dotąd jakoś tak no, trzymał pewien dystans do polityki rosyjskiej wobec Kijowa, wobec Ukrainy, no, nie uznał na przykład aneksji Krymu. To było w okresie, kiedy Białoruś próbowała się otworzyć na zachód i bilansowała pomiędzy wschodem a zachodem, a w dniu dzisiejszym możliwości prawienia relacji z zachodem po prostu nie ma. Łukaszenka jest nielegitymny dla własnego społeczeństwa. Jedyna możliwość utrzymania władzy bazuje się wyłącznie na wsparciu ze strony Rosji. Także nie ma po prostu wyjścia, ponieważ tylko i wyłącznie wsparcie polityczne i ekonomiczne jeszcze stabilizuje ten system. Rosja może rozpocząć ponownie atak informacyjny, polityczny i gospodarczy na Łukaszenkę, żeby zmusić jego do ustępstw, ale wychodząc z założenia, że teraz faktycznie Łukaszenka realizuje, przedstawia na Białorusi, wzmacnia obecność Rosji przez podpisanie nowych programów strategicznych. Wygląda na to, że jest zmuszony do ustępstw w stronę Moskwy. A czy ta wizyta, która była w tym tygodniu w Azerbejdżanie, w Baku, rozmowy między innymi o ropie naftowej, która jest kupowana i tak właściwie od Azerbejdżanu cały czas, czy one mają świadczyć o tym, że Łukaszenka jednak stara się zachować jakiś tam przynajmniej bardzo mały, ale jednak margines niezależności od Rosji, przynajmniej w kupnie surowców naturalnych? No i nie sądzę, że to już będzie miało jakiekolwiek kluczowe znaczenie, ponieważ próbuje wykorzystać Azerbejdżan jako pewny taki mechanizm, korytarz dla złamania tej izolacji ekonomicznej i politycznej, w której znajduje się Białoruś. Trzeba wspomnieć, że Alijew to jest drugi po Putinie prezydent, z którym się spotyka Łukaszenka w ostatnich tych miesiącach po kryzysie. Także raczej to wygląda jako no, marna próba przerwać izolację polityczną, wzmocnić swoją legitymność wewnętrzną, że nie jest całkowicie na marginesach polityki międzynarodowej, ale to w żaden sposób nie wpłynie na proces zdystansowania od Moskwy. Po prostu Azerbejdżan nie ma takich zasobów ani finansowych, ani ekonomicznych, żeby w jakiś sposób wesprzeć niezależność Białorusi, która i tak już jest w sporo kierunkach ograniczona przez Rosję. No ale Azerbejdżan ma Turcję za sobą, prawda? To jest chyba dość duży sojusznik. Turcja nie będzie, ja wątpię, że w Turcji będzie wtrącać się w sprawy, w relacje białorusko-rosyjskie. Nie ma również takich możliwości wpływu, jeżeli chodzi o położenie geopolityczne Białorusi. Białoruski politolog dr Paweł Usow, bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. A za chwilę porozmawiamy więcej na temat energetyki, tym razem wodorowej. W ramach rekompensaty za uruchomienie gazociągu Nord Stream 2 Niemcy mogłyby pomóc Ukrainie w rozwoju energetyki wodorowej. Takie informacje pojawiają się regularnie w kontekście rozmów Waszyngtonu i Berlina dotyczących spornego rurociągu z Rosji do Niemiec. Czym jest energetyka wodorowa, wytłumaczy nam Jakub Wiech, zastępca redaktora naczelnego portalu Energetyka 24. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Jeżeli mógłby Pan na początku wytłumaczyć, na czym polega pozyskiwanie energii z wodoru. Wodór ma być czymś w rodzaju paliwa przyszłości, jednocześnie ten pierwiastek ma być odpowiedzią na problem braku magazynów energii, które pozwoliłyby nam przechwytywać nadwyżkę prądu wyprodukowanego przez źródła odnawialne, które pracują w sposób niekontrolowalny, niesterowalny i przez pewien czas generują więcej energii niż może przyjąć dany konkretny system elektroenergetyczny. W skrócie, w założeniu, któremu hołduje teraz
Unia Europejska i coraz więcej poszczególnych państw członkowskich, ten mechanizm wodoru jako takiego narzędzia energetycznego ma polegać na tym, że w sytuacji, w której właśnie pojawia się nadwyżka generacyjna energii ze źródeł odnawialnych, ta energia trafia do tak zwanych elektrolizerów, czyli urządzeń, które produkują wodór w ramach procesu elektrolizy wody i następnie ten surowiec jest używany do innych celów energetycznych, czyli może być stosowany na przykład właśnie jako paliwo do turbin. Są takie plany, jeżeli chodzi właśnie już o samo wytwarzanie energii elektrycznej jako rozwiązanie dla przemysłu metalurgicznego, czy też w przemyśle chemicznym. Ten krok ku pozyskiwaniu wodoru ze źródeł odnawialnych, czyli pozyskiwaniu zielonego wodoru, ma być pewną rewolucją w zakresie tego surowca, gdyż obecnie 98% tego pierwiastka, jeżeli chodzi o produkcję światową, pozyskuje się z gazu ziemnego w ramach reformingu. To jest proces emisyjny, ale jest tani i dlatego dominuje. Natomiast ten wodór wyprodukowany z gazu ziemnego nazywa się brązowym wodorem. Jest też wodór produkowany w ramach tego samego procesu, ale z możliwością wychwytu dwutlenku węgla powstającego w ramach tej reakcji. To już jest wodór niebieski oraz wodór fioletowy, który ma być produkowany na szeroką skalę z elektrowni jądrowych w ramach właśnie procesu elektrolizy wody, czyli tutaj miejsce źródeł odnawialnych przy zielonym wodorze zastąpiłyby bloki jądrowe i to byłby wodór fioletowy. Więc tak ma wyglądać w założeniu plan energetyczny dla Europy, a także dla innych części świata. W ten proces chce się włączyć też Rosja oraz Ukraina. No, wiążą się z tym określone nadzieje, jeżeli chodzi właśnie o zagospodarowanie tej nadwyżki i umożliwienie zastąpienia cały czas niedostatecznych mocy w magazynach energii taką technologią, która umożliwi szersze oparcie w systemów elektroenergetycznych na źródłach odnawialnych. Natomiast to jest jeszcze cały czas pieśń przyszłości. To jest coś, co dopiero będzie realizowane, coś, co dopiero się pojawi. Jeszcze nie znamy kosztów tej technologii konkretnych, nie znamy w tym momencie też uwarunkowań dotyczących przesyłu wodoru na wielką skalę. Mówi się tutaj o zagospodarowaniu obecnie istniejących sieci gazowych, natomiast to jest pewnego rodzaju eksperyment. Wiemy też, że w tym momencie wodór produkowany z elektrolizy jest droższy od tego brązowego wodoru i to są te koszty, które mają się dopiero w ciągu najbliższych 20 lat mniej więcej zacząć jakoś zrównywać. No więc dlatego to jest cały czas to paliwo przyszłości, ale bardzo istotna gałąź energetyki europejskiej. Tak, z tym, że nie jest to chyba taka nowość, prawda? Dlatego, że o wykorzystaniu wodoru mówi się już od dłuższego czasu, przypuszczam, że co najmniej od 20 lat, a cały czas pojawiają się jakieś problemy, jak rozumiem, technologiczne, tak? To jest kwestia rozwiązania właśnie tego, żeby ten produkowany wodór był tym wodorem czystym, a nie tym wodorem brązowym. To jest przede wszystkim kwestia obniżenia kosztów produkcji tego zielonego wodoru. To jest w tym momencie jeden z podstawowych problemów, jeżeli chodzi o energetykę wodorową, która faktycznie ma już całkiem długą historię i powoli zaczyna pojawiać się nawet w takim obiegu codziennym, bo mamy już pierwsze samochody napędzane ogniwami paliwowymi, ogniwami wodorowymi, które są taką specyficzną odnogą elektromobilności i właśnie w tych ogniwach paliwowych wodór dzięki procesowi chemicznemu produkuje energię elektryczną, która napędza dane samochody. Takim modelem chyba najpopularniejszym jest Toyota Mirai, która jest zasilana właśnie taką technologią i mają te auta cieszą się większym zasięgiem niż samochody bateryjne, samochody elektryczne działające dzięki bateriom. No i też nie grożą im takie wahania w pojemności baterii, jakie cechują te auta bateryjne, kiedy na przykład spada temperatura do niskich pułapów. Więc ta energetyka wodorowa skrada się już powoli do naszej codzienności. Natomiast tutaj
No faktycznie chodzi o jej koszty. Te samochody wodorowe też są dobrym przykładem tego, jak to jest drogie i kosztowne cały czas rozwiązanie, gdyż ta wspomniana przeze mnie Toyota Mirai to jest koszt około 360 tysięcy złotych, więc mamy tutaj bardzo wysoko postawiony pułap cenowy. No a już w tej wielkoskalowej energetyce tutaj chodzi przede wszystkim o możliwość zaprzęgnięcia wodoru do produkcji energii, do wdrożenia konkretnych technologii umożliwiających spalanie wodoru i przez to zastąpienie nim paliw kopalnych w niektórych sektorach gospodarki, co pomogłoby na wyparcie właśnie emisyjnych nośników energii i dążenie do celu neutralności klimatycznej, jaką postawiła sobie Unia Europejska i inne państwa oraz organizacje. Więc tutaj no, przede wszystkim chodzi właśnie o skalowalność tych technologii, o możliwość wdrożenia ich w szerokim zakresie i korzystania z ich dobrodziejstw w postaci bezemisyjności. A jeżeli chodzi o współpracę Niemiec i Rosji w tej sferze, dlatego że wiadomo, że Moskwa i Berlin o tym rozmawiają i tutaj chyba Rosja widzi swój interes w tym, żeby sprzedawać Niemcom gaz, który będzie używany do produkcji wodoru, ale jak rozumiem i z tego, co pan mówi, wynika, że Berlin raczej chciałby tego zielonego wodoru, a nie wodoru produkowanego z rosyjskiego gazu. Mamy tutaj w zasadzie dwie perspektywy, to znaczy mamy perspektywę rosyjską i niemiecką i ta współpraca na polu wodoru między Berlinem a Moskwą to jest też coś, co już się toczy od jakiegoś czasu, bo już w roku 2018 niemiecka spółka Uniper zaczęła wspominać o tym, że możliwe, iż z Rosji będzie tłoczony siecią gazociągową jednak wodór, a nie gaz ziemny. I tak samo po stronie rosyjskich spółek zaczęły się pojawiać takie projekty dotyczące wykorzystania możliwości rosyjskiego gazu oraz energetyki jądrowej do produkcji tego czystego wodoru, czyli albo błękitnego z możliwością wychwytu, albo fioletowego, czyli powstającego dzięki atomowi. Pracują nad tym Gazprom, Nowatek i Rosatom. Natomiast ta różnica w perspektywach polega właśnie na tym, że Niemcy chcieliby dostawać już gotowy produkt, to znaczy wodór, który byłby już przygotowany, wyprodukowany i docierałby do Niemiec za pośrednictwem sieci gazociągowej, a tymczasem Rosjanie coraz bardziej naciskają na to, żeby to jednak cały czas ten surowiec pchany przez gazociągi to jednak było cały czas paliwo gazowe, gaz ziemny, który następnie w Niemczech byłby poddawany obróbce i wtedy zmieniałby się w wodór. I tutaj podczas spotkań, które były realizowane w tym okresie ostatnich kilku lat, właśnie te perspektywy były akcentowane. Widać tutaj pewną różnicę w podejściu Niemiec i Rosji, natomiast ogniskują się te rozmowy w tym momencie głównie wokół dwóch kluczowych kwestii, czyli gazociągu Nord Stream 2, który według zapowiedzi między innymi wiceministra energetyki Rosji Pawła Sorokina, który jest takim spiritus movens z tego przemysłu wodorowego Federacji Rosyjskiej. No, ten gazociąg podbałtycki, który jest w tym momencie budowany, mógłby być wykorzystywany do przesyłu właśnie wodoru, a nie gazu. Przynajmniej ten przesył wodoru miałby początkowo być niewielki, ale miałby rosnąć w miarę upływu czasu. I dla Niemiec to jest bardzo wygodna perspektywa. Minister gospodarki Niemiec Peter Altmaier bardzo często właśnie podkreśla to, że tutaj ten gaz, o którym w tym momencie rozmawiamy, jeżeli chodzi o przesył Nord Stream 2, jest paliwem przejściowym i docelowo mają go zastąpić bezemisyjne nośniki energii. Tutaj wodór jest świetną opcją i faktycznie stanowi swego rodzaju dodatkowe usprawiedliwienie dla budowy gazociągu Nord Stream 2. Ma też, jest jeszcze drugie dno tej dyskusji, mianowicie kontekst ukraiński, czyli kontekst kraju, który najbardziej ucierpi na realizacji projektu Nord Stream 2, a w którym Niemcy są gotowi wesprzeć przemysł wodorowy, który już teraz też nabiera rumieńców i są tam skłonni ulokować istotne środki, żeby zrekompensować Ukrainie ubytek gospodarczy, jakim będzie uruchomienie gazociągu Nord Stream 2 i przerzut tranzytu gazu przez ukraińskie terytorium na Bałtyk.
Właśnie o to chciałem zapytać, jak wygląda sprawa tej energetyki wodorowej na Ukrainie i co konkretnie tam Niemcy mogą zrobić dla rozwoju tego rodzaju produkcji? Warto na wstępie zauważyć, że Niemcy są krajem, który jest najbardziej zaangażowany w transformację ukraińskiej energetyki i bardzo starają się tam promować swoje własne wzorce, czyli model Energiewende, transformacji energetycznej polegającej na odchodzeniu od paliw kopalnych w postaci przede wszystkim węgla, ale także na zamykaniu energetyki jądrowej. No i też Niemcy promują na Ukrainie wytwarzanie tak zwanego właśnie zielonego wodoru, czyli tego z wykorzystaniem źródeł odnawialnych. Tam już zostały zawarte pewne porozumienia, bo Ministerstwo Energetyki Ukrainy podpisało w grudniu ubiegłego roku porozumienie ze spółką Siemens o współpracy przy wykonaniu wstępnych, takich pilotażowych projektów wodorowych właśnie na Ukrainie i tamtejsze Ministerstwo Energetyki opracowuje już strategię wodorową, przy której właśnie też współpracują niemieccy eksperci. Ma to być taki wspólny projekt, jeżeli chodzi o tą fazę ideową, koncepcyjną i przygotowuje się tutaj Ukraina do budowy elektrolizerów na południu swojego kraju, do wykorzystania rosnących w tym momencie mocy w źródłach odnawialnych w tym rejonie. OZE cały czas są niewielką tylko częścią miksu energetycznego Ukrainy, bo mniej więcej 13% energii pochodzi w tym kraju ze źródeł odnawialnych, ale i ten udział ma rosnąć zgodnie z taką polityką energetyczną Ukrainy, która jest przewidziana na okres do 2035 roku. No i też Ukraina ma zamiar wykorzystać sieć swoich rurociągów do transportu wodoru na terytorium w Unii Europejskiej, mniej więcej tymi samymi szlakami, którymi w tym momencie przesyłany jest gaz na zachód i ten wodór ma być mieszany właśnie z gazem ziemnym lub też nawet transportowany w postaci czystej do krajów Unii, żeby wesprzeć ich transformację energetyczną. I Niemcy zapowiedziały, że są gotowe w tym momencie wesprzeć Ukrainę kwotą do 600 milionów euro. Wiadomo też, że taka propozycja wsparcia tego ukraińskiego projektu wodorowego pojawiła się w toku niemieckich negocjacji ze Stanami Zjednoczonymi w sprawie sankcji amerykańskich na Nord Stream 2. I tutaj Berlin też położył nacisk, że jest w stanie przeznaczyć pewne środki, pewne istotne kwoty na rzecz wsparcia tego projektu wodorowego na Ukrainie, co właśnie miało być pewną kompensatą za budowę, za wykonanie projektu Nord Stream 2. To oczywiście byłoby pewnego rodzaju zrównoważeniem w tych strat gospodarczych, natomiast nie odzwierciedlałoby to politycznych zagrożeń, które pojawiłyby się na Ukrainie po uruchomieniu tego podbałtyckiego gazociągu i po pozbawieniu Ukrainy statusu kraju tranzytowego dla rosyjskiego gazu. Sami Ukraińcy też zakrawają tutaj właśnie, tak kreślą swój projekt wodorowy w pewnej odrębności od tego, co starają się suflować im Niemcy, gdyż po pierwsze Ukraina widzi tutaj przestrzeń do zagospodarowania swoich złóż gazu ziemnego, ale także w swojego parku jednostek jądrowych. Warto tutaj zwrócić uwagę na wypowiedź Andrija Koboliewa, czyli dyrektora generalnego z ukraińskiego giganta gazowego Naftohaz, który powiedział, że warto wykorzystać te 15 reaktorów jądrowych, które działa na Ukrainie, żeby wytwarzać wodór właśnie dzięki energii z tych jednostek. To będzie wodór nieobarczony emisją dwutlenku węgla, więc jak najbardziej zgodny z celami klimatycznymi zarówno Unii Europejskiej, jak i Ukrainy. Więc jest tutaj pewnego rodzaju odrębność w tym patrzeniu na rozwój przemysłu wodorowego, jeżeli chodzi o perspektywy Berlina i Kijowa. No ale to jest też inwestycja i projekt na najbliższe dekady. A jaki tutaj oprócz tej kompensacji Niemcy mają interes we wspieraniu tej zielonej energetyki właśnie na Ukrainie? Oczywiście niemiecka idea transformacji energetycznej zakłada, że w ciągu najbliższych lat zarówno w Niemczech, jak i w całej Europie dojdzie do drastycznych
drastycznego obniżenia udziału paliw kopalnych w energetyce. I ten spadek tego udziału ma właśnie też objąć paliwo gazowe, od którego Niemcy w tym momencie są coraz bardziej uzależnieni. I wodór jest tutaj pewnego rodzaju deską ratunku, jeżeli bierzemy pod uwagę, że Berlin nie będzie chciał korygować swojej polityki energetycznej i na przykład pozostawić przy życiu, że tak to ujmę, źródeł jądrowych w swoim miksie energetycznym, tylko zgodnie z planem wyłączy wszystkie elektrownie jądrowe do 2022 roku, no to tutaj rozwój technologii wodorowych jawi się jako pewnego rodzaju wyjście awaryjne w perspektywie następnych kilkunastu lat. No ale z racji tego, że według ekspertyz te koszty produkcji wodoru w ramach procesu elektrolizy wykorzystującego energię ze źródeł odnawialnych, one są cały czas bardzo wysokie i będą tanieć raczej wolno, jeżeli biorąc pod uwagę potrzeby, no to tutaj takie państwa, które są poza granicami Unii Europejskiej, więc ich miks energetyczny i co za tym idzie emisyjność nie do końca przykłada się do tych wskaźników, którymi lubi chwalić się Unia, no to one są traktowane jako taki potencjalny rezerwuar surowców, które mogą wesprzeć już jako gotowe produkty transformację energetyczną Unii, aczkolwiek te koszty ich wygenerowania nie będą obarczały unijnych statystyk. I tutaj zarówno Rosja, jak i Ukraina mogą się jawić jako takie właśnie państwa źródła wodoru, który będzie produkowany na ich terytorium, nawet jeżeli miałby być produkowany w procesie reformingu, w procesie generowania tego brązowego wodoru, to do Unii będzie docierać już ten czysty produkt, gotowy do użycia, gotowy do wdrożenia w ramach realizacji polityki Europejskiego Zielonego Ładu. Natomiast oczywiście Niemcy widzą tutaj też szanse dla swoich przedsiębiorstw, które mają zaawansowane projekty wodorowe i jest tutaj opcja dla Republiki Federalnej na eksport swoich technologii, swojego know-how, swoich ekspertów, więc to też trzeba rozpatrywać na tej płaszczyźnie bezpośrednich relacji, powiedzmy handlowych nawet na polu energetyki. Jakub Wiech, zastępca redaktora naczelnego portalu Energetyka 24, który doskonale nam wytłumaczył, czym jest energetyka wodorowa. Bardzo dziękuję. Dziękuję również. I to już wszystko w tym odcinku podcastu Po prostu Wschód. Zachęcam do wspierania mojej inicjatywy na Patronite i Zrzutce, a także do zajrzenia na Spotify, gdzie cały czas aktualizuję playlistę z utworami z moich podcastów. Do usłyszenia za tydzień. Żegna się z Państwem Piotr Pogorzelski.